znoszę dla ciebie ołtarzyk, gdybyś tylko zechciała przesłać mi pukiel swoich włosów. Moje życie nabrałoby więcej sensu. Boże, jakie to jest creepy! Strasznie jest być gwiazdą w The Sims 4, ja bym nie chciała. Nie uwierzycie też, kto się pojawił. Zbzikowana fanka! Grzebie nam w śmietniku, mamy to, jestem spełniona. Dodatek Zostań Gwiazdą miał swoją premierę już wiele lat temu. Okolica jest wzorowana na słynnym Hollywood i Los Angeles. Sława, to właśnie o tym marzy wiele osób w tych czasach, ale czy jest czego pozazdrościć sławnym osobom? Nie wiem, bo ja sławna nie jestem, ale chętnie sprawdzę w Simsach wszystkie dobre i złe strony sławy. Bo nie wiem, czy wiesz, ale możesz mieć nawet stalkera w Simsach, jeśli jesteś sławny. Normalnie dostawa jakieś listy miłosne, bądź prezenty od fanów. Może też ci uderzyć woda sodowa do głowy. Ta oto niewinna, nieświadoma niczego jeszcze rodzinka doświadczy wszystkich złych i dobrych stron sławy. Dalia jest świetną aktorką na szczycie swojej kariery. Jej mąż Stefano jest wspaniałym muzykiem, a ich córka Mimi chce zostać najsławniejszą streamerką w simowym świecie nastolatków. Ten młodzieniec ma na imię Justin, bo jego fryzura mi przypomina niegdyś fryzurę Justin Biebera. I on wyrośnie nam na świetnego sportowca, który również będzie sławny w karierze sportowej. Cztery różne kategorie sławy, czterech różnych simów, którzy są rodziną. Bo każdy, kto ma Zostań Gwiazdą, pewnie kojarzy ten dom, a jeżeli nie macie, to kupcie koniecznie sobie na Instant Gaming. Tutaj, bo jest fajna promocja teraz. Linka macie w opisie, a to sypialnia rodziców. Tutaj mamy łazienki, tu mamy pokój naszej nastolatki. Na piętrze mamy bardzo fajny salon i toaletę. A tutaj jest świątynia młodego z siłownią już zrobioną. Ten gość jest już drugorzędną gwiazdą. Jego żonka Dalia ma poziom gwiazdy prawdziwej. Mimi jest obiecującą debiutantką, a młody właściwie ma czyste konto i będzie zaczynał totalnie od zera. Matka typowo będzie nakierowana na zdobywanie sławy, więc Dalia będzie dostawała prezenciki od swoich fanów oraz inni simowie zaczną zauważać stroje, które Dalia nosi. Nie zdziw się, widząc simów naśladujących twój styl, dumnie kroczących po mieście w tych samych ciuchach, co ty. Jezu, ej, ja chcę to totalnie zobaczyć. Jeśli chodzi o młodzież, to Mimi będzie typową toxic influencerką, jakich mamy wiele w Polsce. Przed naszym domem są już simowie, którzy są fanami i przyjechali na wycieczkę. Jestem ciekawa, czemu oni wszyscy mają japonki i skarpetki. Stefano już pracuje nad swoją rozpoznawalnością i robi sobie fotki z fanami przed domem. Ej, oni będą mieli prawdziwe instagramowe życie, ćwiczą, zdrowo gotują, streamują z pięknym otoczeniem tutaj w pięknym pokoju, po prostu insta live. Ej, swoją drogą, ona streamuje jakąś grę w domu wampirów, gdzie jest normalnie jakiś ołtarzyk czy co. Ej, jakie to smutne, Mimi właśnie skończyła streamować i ma 9 obserwujących tylko. Żeby ich kariera ruszyła i byli jeszcze bardziej sławni, zabrałam ich teraz na najpopularniejsze miejsce w miasteczku, gdzie powinniśmy poznać jakieś inne sławy. To jest nasz plan na dziś. Zadecka jest fanką naszej simki. O nie, zemdlała z tego wrażenia. Jest tutaj jakaś gwiazda i w dodatku ona jest nastolatką. Mimi działa. Mam nadzieję, że zostaną naprawdę najlepszymi przyjaciółkami. Ojej, coś się stało. Zdobyliśmy nowe dziwactwo. Poczekaj, z kim ty rozmawiasz? A, on rozmawia z jakimiś tam sławami. Nowe dziwactwo, bzik pocztowy. Niektórzy simowie tak bardzo nie znoszą gwiazd, że postarają się, by obiekt ich niechęci regularnie otrzymywał pocztą prezenty. O kurcze, ej. Czy będziemy dostawali jakieś zgniłe rzeczy, ryby czy coś takiego pocztą? Nie mogę się doczekać, żeby to sprawdzić. Najlepsze jest to, że niektórzy chcą być tak sławni, że przychodzą tutaj na ten deptek, grają na gitarze bądź próbują śpiewać, żeby zdobyć sławę. Tak jak ten ziomek, który bardzo fałszuje. Przyszedł jakiś gość, który jest super gwiazdą. Dalia, ty musisz do niego wystartować. O, od razu się przytulają. Słuchajcie, gwiazdy, jeżeli gwiazda spotka gwiazdę, to w ogóle nie ma problemu. Oni się od razu przytulają i w ogóle wszystko jest dobrze. Oni się przyjaźnią nagle bardzo mocno. Spójrzcie, ona dopiero co go poznała, a już są super przyjaciółmi forever and ever i w ogóle. A na przykład Justin to w ogóle nie może do gwiazdy zagadać. On nawet nie może wejść do środka, bo jest za dużym plebsem. Musiałam przekupić ochroniarza, żeby wpuścili Justina do środka, bo chciał mi się do toalety. I teraz on spróbuje się przedstawić temu gościowi, nie? Mówi, cześć, jestem Justin, jestem synem Dali. A ten gość tak jakby, sorry, pluje na ciebie. Patrzcie. W ogóle my stawiamy im drinki, żeby nas tylko polubili i tak dalej. Bardzo dużo znajomości złapaliśmy, więc ja się mega cieszę. Dalia dostała nowe dziwactwo, muszę sprawdzić jakie. Ale jazda, chodzi o to, że ona chce towarzystwo tylko gwiazd, że ona się czuje najlepiej wśród ludzi sławniejszych jeszcze od niej. Właśnie to widzę, bo widzę, że znowu co ty robisz tutaj? A, odgrywasz romantyczną scenę dla napisów.
napiwków. Wróciliśmy o 2 w nocy do domu i mamy pełno nowych, fajnych znajomości. I teraz kładę ich wszystkich spać. Z wyjątkiem Mimi, bo ona będzie twardo streamowała aż do rana. Myślę, że imprezy to część życia gwiazd. Każdy z sobie kojarzy, wiecie, życie celebrytów to przede wszystkim imprezy i tak dalej. O dobra, już idą i dzięki temu nasze dzieci też poznają te gwiazdy i mam nadzieję, że nam poziom sławy wzrośnie. O, widzę, ale że rośnie, słuchajcie, tutaj się właśnie pojawiło trochę więcej, już się bałam, żeby się gra zaciała czy coś, mówię, bo tyle gwiazd poznali i nic. Imprezka trwa w najlepsze. I cały czas staram się, żeby nasza rodzina poznała się z tymi celebrytami i tak dalej. Ale przyznam wam, że to nie jest takie proste. Jest prawdziwa gwiazda, udało nam się. Słuchajcie, Stefano, nasz pierwszy członek rodziny, wbił kolejny poziom. Dzięki innym gwiazdom właściwie i podlizywaniu się im. Jeśli chodzi o Mimi, to postanowiłam, że ona pójdzie po prostu w romanse i będzie każdego podrywać. Całują się. Jest pierwszy pocałunek. Dobra, mamy to. Niech one mają taki super gorący romans ze sobą. Okej, a więc wystarczyło tylko przespać się z inną celebrytką, prawdziwą gwiazdą, żeby wzrosł jej poziom sławy. Spotkanie z fanami. Jeszcze nigdy nie robiłam takiego spotkania. Simowie otrzymują simoleony, a także sławę i reputację. Łopanie, dawaj autografy, opowiadaj historię, wypij coś. No dobra, on daje autografy. A ten koleś nie chce tego autografu, nie wierzę. Ten rozdaje autografy, jego żona śpiewa, chociaż robi to kiepsko, to wszyscy jej słuchają z Karola Show. A tam gościu opowiada żarty. I właściwie robi to przed dosłownie nikim, bo nikt go nie chce słuchać. Ej! Znalazłam Simkę, która jest identycznie ubrana jak Dalia. No, jest identycznie ubrana. Rzeczywiście to z tymi ubraniami działa. Ale co ciekawe, jak Dalia ma tutaj, daj autograf, obejmij fana czy coś, to nie ma, że sława jej wzrośnie. A na przykład Stefano już tak, że tutaj plus sława, nie? Jak coś takiego zrobi. No dobra, i teraz ja im każę tak, tej każę śpiewać, tej występować, a ten gra na gitarze. I w ten sposób chcę im nabić trochę sławy. Patrzcie, kolejna babka chodzi ubrana tak jak Dalia. Na razie, moim zdaniem najlepsza cecha gwiazdy to jest właśnie ta, gdzie inni ubierają się tak jak ty, że jesteś plenerką mody, bo można w końcu sprawić, że Simowie będą mieli fajny styl. Dobra, kochani, mamy to właśnie. Stefano wbił poziom sławy. Ja go przytrzymałam na tej parceli publicznej. On tu śpiewał, grał na gitarze cały dzień. Ogólnie odwalał takie jazdy, takie harce, że się udało, nie? On został jako pierwszy prawdziwą gwiazdą. I nie wiem dlaczego, ale z nim miałam najłatwiej, żeby on szybko wbił tą sławę. U innych to idzie bardzo opornie. Okej, wygląda na to, że będziemy mieli taką paczkę na zawołanie i chcę zobaczyć, jak to będzie działać. Jest, mogę dodać do paczki. To jest kluczykiem. Mam. Jest to w działaniach, jak klikniecie na Sima i jest wezwij paczkę. Zobaczcie, jaki on szczęśliwy, nie? Dobra. I teraz, kochani, robimy to. Wezwij paczkę. Jak to będzie wyglądało? Aha, on dzwoni po swoich kumpli po prostu, a ten dzieciak jak patrzy... Przyszedł! Ej, on jest identycznie ubrany! Co jest? On jest identycznie ubrany! Ja, on też! Oni stali się jego klonami, są ubrani jak Stefano. I on nie ma tego, że jest ikoną, że jest pionerem, to po prostu jego paczka go tak wielbi. O matko, czekajcie, on ma jakieś tutaj jeszcze te dziwactwa nowe, zbzikowany fan. Za podpisywanie autografów to dostał. Niektórzy fani traktują swą rolę zbyt poważnie. Ich zachowanie objawia się na różne sposoby, od prób porozmawiania z tobą w publicznych miejscach, po pojawianie się pod twoim domem i grzebanie w śmieciach. Wow! Jeśli postanowisz zaprosić któregoś z nich do domu, miej go na oku, możesz szukać okazji do przywłaszczenia sobie pamiątki po ulubionej gwieździe. Jezu, jak super, dobra, ja chcę to zrobić, idziemy zaraz do domu. Ej, zobaczyłam teraz, że ona ma w ogóle w ekwipunku jakąś pocztę od fana, otwórzmy to. Obserwuj mnie na Instagramie, proszę, proszę, proszę. Ej, czy to... Wy napisaliście do niej, bo ja dostaję takie same wiadomości na moim Instagramie. Kupiłam Dali stanowisko do nagrywania filmów i lecimy z tym skoksem, kochani. O, może rozpocząć całodobową transmisję charytatywną. Robimy to totalnie. Ej, ja jestem po prostu tragiczna, słuchajcie, w tą sławę, nie? Ja teraz dopiero zauważyłam, że jak Mimi streamuje czy cokolwiek robi, to nie ma w ogóle takiej opcji, że sława jej rośnie podczas tej pracy. Jak jej urosła sława dzięki temu charytatywnemu live'owi, to ja nie wiem. Zaraz będzie miała fula. O Jezu, jak super. Postanowiłam zrobić Justinowi urodziny, bo jako dziecko to on nie zdobył ani jednego levela sławy. Nie wiem dlaczego, bo ma sławną rodzinę, ale w ogóle tak jakby zero. Jakby ta sława mu nie rośnie. I ja resetowałam grę, bo myślałam, że się coś zbugowało, ale nie. Normalnie po prostu chłop jest odporny na sławę. O, od razu jest obiecującym debiutantem. Sprawdzam właśnie w internecie i cytuję. Simowie starsi od małego dziecka mogą stać się sławni. A on był dzieckiem, czyli powinien być...
Nie wiem, może dopiero teraz mu się to odblokowało. Kiedy tak bardzo kochasz sławę, że pozujesz dla jednego tylko paparazzi. Ale wiecie, co mnie martwi i zastanawia? Na co ja w ogóle liczyłam? Że my będziemy mieli po prostu zaśmieconą skrzynkę pocztową, ale dosłownie nic tutaj nie dostajemy. Tak, Mimi właśnie wbiła poziom. Myślałam, że chyba go przekwalifikuje i każe mu malować i on będzie sprzedawał te obrazy i może dzięki temu szybciej wbije tą sławę, bo jestem dosyć zdesperowana. Dobra, nie? Jestem zdesperowana. Zacznę po prostu sprzedawać nasze rzeczy, obdarowywać fanów naszymi rzeczami. Daj mi fortepian. Nawet ekspres do kawy możemy oddać fanom. W końcu udało się! Chyba wszystkie sprzęty żeśmy oddali i udało się. Poczekajcie, chcę to spełnić. Tak, tak i teraz to. I co to znaczy, że będziemy mieli za darmo różne rzeczy? Darmowe usługi, posiłki, napoje, masaże, tymczasowi pracownicy. Pierwszy raz od kiedy tu żyjemy, czyli gdzieś tak po tygodniu dostaliśmy jakąkolwiek pocztę. Eliksir flirtu? Dlaczego tylko tyle? Gdzie są te prezenty, o których mówiono? Ej, czekajcie, te prezenty mogą być w ekwipunku rodziny w sumie. Tak, coś tam jest. Nagroda muzyczna, radio, ekspres. Dobra, sprzedajmy to wszystko. I zobaczmy, czy dostaniemy coś nowego, bo halo, oni powinni dostawać tyle rzeczy, a nie dostają nic totalnie. Ani nawet żadnych pogróżek, ani listów, a ja liczyłam na to. Justin właśnie zdobył swoją sławę, dodając fotki na Instagramie. I ma abonament ogólnodostępny, tego jeszcze nie było. Jego numer został upubliczniony. Musi się liczyć z tym, że będzie codziennie dostawać wiadomość od najróżniejszych simów. Niektórzy potraktują to jako szansę na nawiązanie kontaktu. A, to jest nasza pokojówka i zobaczcie, ona jest tak samo ubrana jak Dalia. Co najlepsze, nawet inne gwiazdy ubierają się tak jak Dalia. Wow, ej, ja ją specjalnie ubiorę teraz jakoś super, tak brzydko, przypałowo, żeby każdy chodził ubrany jak debil. O, niech chodzi ubrany jak klaun. Dosłownie, ale ona nawet jak klaun wygląda pięknie. Teraz będzie super. Kochani, niestety, ale coś ewidentnie mi się w Simsach zrąbało. Odkryłam to na przykładzie Justina. On właśnie, słuchajcie, skończył malować obraz. Zobaczcie na jego sławę. Widzicie tu dopiero co wbite te dwie gwiazdki. Ja teraz każę mu sprzedać kolekcjonerowi ten obraz. I tu się nic nie dzieje, tu nic nie urosło. Czyli Simsy się skraszowały albo jest jakiś błąd, ja w tym momencie sobie je zresetuję i widzimy się za chwilę. Dobra, mamy kolejny obraz. Sprzedaj. Totalnie się nic nie zmieniło, ale ja widzę, że po prostu nam się coś zbugowało z tymi nastolatkami, nam ta sława nie rośnie, bo jego siostra cały czas tutaj pracuje, wrzuca fotki i w ogóle i też jej sława utknęła na gwiazdce. Poczty też nie mamy. Zobaczmy, czy mamy jakieś prezenty w ekwipunku. Też nic nie ma. Ostatnia moja nadzieja. Ja właśnie ofam mody. Usunę wszystkie modyfikacje, które mam w tym momencie na tą rozgrywkę. Nie będzie mi działało nic i zobaczymy, czy to pomoże. O Rety, Mimi, to naprawdę ty? Niezła z ciebie? Ej, chyba mi zadziałało w końcu po dwóch resetach gry i włączeniu modyfikacji bez kitu, bo dostaliśmy teraz właśnie jakąś wiadomość dziwną. Dobra, ile ludu tutaj przyszło, siema wszystkim. Ceremonia umieszczenia gwiazdy. Dobra, chcę to zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Okej. No i co? I ona teraz umieszcza tą tabliczkę, kochani. Zobaczcie na to normalnie. Sława! Wygląda jakby oszalała z tej sławy. Taką minę miała przed chwilą. Okej, umieściła tą tabliczkę. Dobra, czas na Stefana. Proszę bardzo, będziesz drugą gwiazdą tutaj. Stefano, zasłużyłeś na to. Jako pierwszy wbił sławę, potem była jego żona i teraz musimy zająć się tymi dziećmi, żeby też były maksymalnie sławne. O nie, ludzie! Ubierają się tak jak ona, nawet jak to jest ubiór typu klaun. Jej własna córka się tak ubrała. Jezu, Mimi, ale nie. Ej, złapała się na własną pułapkę. Jak mogłeś, Mimi? Dobra, i teraz chcę zrobić ten eksperyment, czy sława będzie im rosła. Więc Mimi każe śpiewać, a jej bratu każe grać tutaj na gitarze. Zobaczymy rano, czy się coś zmieni. Jak będę im kazała grać przez 10 godzin, to halo, powinno się coś zmienić, prawda? Zwłaszcza, że jest napisane, że sława wtedy będzie rosła. No siema, kochani, właśnie zrobiło się jasno. I zobaczmy teraz, czy coś sława jej im urosła. Nic im nie urosła, dosłownie nic. Patrzcie, jest ciągle tyle samo. I ja teraz nie wiem, czy u mnie w rozgrywce za dużo się dzieje i gra tego nie dźwiga, czy dodatek jest zbugowany, czy mój save się zbugował, nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, czyli po prostu nie działają nam te bonusy do końca, w sensie działają tylko niektóre. Kaprysy to w ogóle nie działają i poziom sławy zatrzymał się u naszych dzieci. Mamy pocztę. Słuchajcie, drugi raz w tej rozgrywce mamy pocztę. Wow, dostaliśmy pierwszą paczkę. Hej Stefano, celebryta. Zajrzyj. Zajrzyj. I do środka. Boże, jak to jest napisane.
Otwórz pocztę od hejtera. O Boże, dobra! Zębacz długi, dostaliśmy rybę. Coś się dzieje, w końcu zadziałało, widzowie. Mimi, twoje 15 minut sławy nieuchronnie zbliża się do końca. Słyszysz tykanie zegara? Okej, dzwoni do nas jakiś staruch i mówi nam, że nasza sława się kończy. Pani celebryta, codziennie czytam wszystko na pani temat. Jest pani dla mnie wzorem do naśladowania. Wiecie co? My w ciągu ostatnich 2 minut dostaliśmy więcej wrażeń, wiadomości w ogóle niż przez całą naszą rozgrywkę, bo już kilka telefonów i SMS-ów było. No dobra, kochani, ja dam tej rozgrywce jeszcze szansę. Poczekam kilka dni, zobaczę, co się stanie. Justin, wznoszę dla ciebie ołtarzyk. Gdybyś tylko zechciał przesłać mi pukiel swoich włosów. Ale jaja, jakim cudem twój numer telefonu jest dostępny w sieci? Ha, 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 kolejna ofiara parcia na szkło. Dalia, nie wierzę, serio, ale niespodzianka, od razu mam lepszy humor, pa. Ale jaja, jakim cudem twój numer telefonu jest dostępny w sieci? Dobra, kochani, a więc minęły 2 dni i wszystkie wiadomości, które widzieliście, to są dosłownie wszystkie wiadomości, które przyszły do nas przez te 2 dni. Prezent od fana. Miś masa miłości, czyli dostała misia. Jeżeli chodzi o nasz ekwipunek, to rzeczywiście jest tylko ten jeden biedny misiu, także mamy aż 4 celebrytów w domu i nic. Dostawiłam również śmietniki, bo liczyłam na tego zwikowanego fana, który będzie grzebał w śmietnikach naszych i chciał wbić do domu, ale przed domem tylko pojawiali się paparazzi i to w liczbie 1 bądź 2, więc również tutaj nic się nie działo totalnie. Justin dostał jakichś stanów lękowych i się wszystkiego boi, biega po mieszkaniu przestraszony, chyba ta sława go po prostu przerasta. Mimi, wznoszę dla ciebie ołtarzyk, gdybyś tylko zechciała przesłać mi pukiel swoich włosów, moje życie nabrałoby więcej sensu. Boże, jakie to jest creepy! Strasznie jest być gwiazdą, gdy jest 4, ja bym nie chciała. No i dobra, patrzcie na Justina, on jest wschodzącą gwiazdą, a więc teraz sprzedajemy wszystkie obrazy, które on sam namalował przez te ostatnie dni, specjalnie jest ich tyle, bo już sprzedaję. Mając 2, powinien mu urosnąć poziom sławy, a dopiero co tyle obrazów. Dobra, posprzedawaj je i patrzymy na bieżąco, czy będzie nam tutaj coś rosło, coś się zmieniało. Totalnie się nic nie zmienia, stoi w miejscu jak zaklęte, nie? Dobra, a wezmę go szybko, dziada dorosnę, poczekajcie. To czasami pomaga zmiana grupy wiekowej i to jest ostatnia nadzieja. Jeżeli to nie pomoże, to sorry, nic już nie zrobimy w tej kwestii. Dobra, on teraz dorósł. O, czy chcesz przyjść do galerii to artydzieło? Tak, jasne. O, patrzcie! Czajcie, że teraz dopiero ruszyło trochę do przodu? Nie uwierzycie, też kto się pojawił! Zbzikowana fanka! Zbzikowana fanka po raz pierwszy! Idziemy ją przywitać, zaprosimy na swoje urodziny! Cześć! Wbijasz my do środka młoda, a jaką ma bluzkę w ogóle, taką śmieszną! Dobra, i będziemy teraz ją obserwować, co ona będzie robiła, nie? Ona nam wbija do domu, idziemy zobaczyć. I się cieszy, a ona jest fanką Dali. Dalia ma największą popularność w ogóle. Grzebie nam w śmietniku! Mamy to! Jestem spełniona! Mamy też zbzikowanego fana, który grzebie w naszych śmieciach, żeby zdobyć, nie wiem, pukiel włosów z szczotki albo odkurzacza. Fuj! Kurczaki, no gdyby nam to wszystko działało od samego początku gry, to ja myślę, że ta gra zupełnie by inaczej wyglądała. I mi się wydaje, że to może być kwestia tego, że ja miałam aż 4 simów i za dużo chciałam rzeczy naraz i może bez kitu gra tego nie ogarnęła. Wiem, że powinna ogarniać, ale nie ogarnęła. Ale tyle nowych rzeczy o tym dodatku się nauczyłam i tyle nowych rzeczy odkryłam i poznałam, więc możecie się szykować niedługo na nowy film, gdzie zrobię taką prawdziwą gwiazdę i będę trollowała swoich fanów i będę dążyła do tego, żeby mieć creepy wielbicieli, zbzikowanych fanów. Zostańcie ze mną, zostawiając suba, a jeżeli ten film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, bo ja mam teraz mega mieszane uczucie co do dodatku Zostań Gwiazdą, ale jeżeli byście chcieli sobie go kupić, bo jakoś ten film was przekonał czy cokolwiek, no to polecam to zrobić na Instant Gaming. Możecie tam kupić również inne rozszerzenia do Simsów i gry, a linka macie w opisie pod tym filmem, no i w komentarzu. Hejka!